Witajcie. W świecie przyrody istnieje wiele jadowitych zwierząt, ale nie wszystkie trucizny są takie same. Niektóre są po prostu drażniące, inne mogą powoli, ale skutecznie osłabiać ofiary. Ukąszenia czy urządlenia niektórych zwierząt bywają zaś niezwykle dokuczliwe. Czasami wcale nie spodziewalibyście się takiego niebezpieczeństwa. Z większością z nich pewnie nigdy się nie spotkacie, ale i tak warto o nich wiedzieć co nieco. A nuż taka wiedza się przyda? W dzisiejszym filmiku opowiemy Wam o najbardziej bolesnych ukąszeniach w przyrodzie. Nastecznik żyje głównie w Ameryce Północnej. Z wyglądu przypomina powszechnie nam znaną żółto-czarną osę. Jednak w porównaniu z nią Pepsis osiąga gigantyczne rozmiary. Osiąga nawet 5 cm długości. Jego urządlenie odczuwa się też niezwykle silnie. Uważa się je za jedno z najbardziej bolesnych. Jad tego owada jest jedną z najsilniejszych trucizn. Nastecznik używa go do paraliżowania pająków tarantuli. Dla ludzi trucizna Pepsis nie jest zabójcza, z wyjątkiem indywidualnych reakcji alergicznych. Ale jeśli ktoś doświadczył jej urządzenia, odczuł niesamowity ból, który choć trwa nie dłużej niż 5 minut, to ze względu na okrutną moc wydaje się wiecznością. Na sam widok tego stworzenia od razu wiadomo, że nie należy go dotykać. Jeżowce żyją na dnie mórz. Niebezpieczeństwo, które stwarzają pływakom, polega na tym, że zwierzęta te pozostają często niewidoczne wśród skał i koralowców. Po nadepnięciu na ten czarny cierń istnieje ryzyko znalezienia w stopie kilku długich igieł, które wywołują piekielny ból, powodując obrzęki i stany zapalne, a czasami mogą być przyczyną trudności w oddychaniu, a nawet wstrząsu anafilaktycznego, który może być śmiertelny. To australijskie zwierzę na pierwszy rzut oka bardzo trudno nazwać niebezpiecznym. Dziobak waży zwykle nie więcej niż 2 kg. Prowadzi skryty, nocny tryb życia i chowa się w jamach na brzegach zbiorników wodnych. Nocą to nieco niezdarne stworzenie wychodzi ze schronienia i spędzając w wodzie do 10 godzin poluje na skorupiaki, robaki i larwy. Niemniej jednak za nieco niezgrabnym wyglądem dziobaka kryje się jego podstępna natura. W rzeczywistości dziobak to jeden z niewielu jadowitych ssaków. Jego jad nie znajduje się jednak w zębach czy dziobie, ale na tylnych łapach. To właśnie tam u samców umieszczone są specjalne zrogowaciałe ostrogi połączone ze specjalnym gruczołem. Samce dziobaka używają tej broni podczas walk godowych. Mogą też je wykorzystywać do samoobrony. Ważne, aby trafić wroga łapą. Substancja ta wprawdzie nie jest w stanie zabić człowieka, jednak ból, który człowiek odczuwa od jadu dziobaka, jest po prostu nie do zniesienia. Ponadto w miejscu wstrzyknięcia zwykle pojawia się duży obrzęk, który może się utrzymywać przez kilka tygodni, nawet miesięcy. Dla małych zwierząt, takich jak dzikie psy dingo, jad dziobaka może być śmiertelny. Ten oto przystojniak, który mieszka w Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, mógłby konkurować z rybą kleksem o tytuł najbrzydszego mieszkańca morskich głębin. Poznajcie rybę kamień, czyli szkaradnicę, jedną z najpaskudniejszych, a przy tym najbardziej jadowitych ryb na świecie. Nieszczęśnicy, którym udało się przypadkowo nadepnąć na to stworzenie pod wodą, przysięgają, że ból wywołany trucizną jest tak silny, że po prostu chce się odciąć nogę. Niestety nie wystarczy po prostu przeczekać i wkrótce zapomnieć o spotkaniu z brzydką rybą. Ból nie minie jak zły sen. Jeśli nie zgłosicie się do lekarza, aby na czas otrzymać antidotum, śmierć z powodu zaniku nerwu lokalnego może nastąpić w ciągu kilku godzin. Tylko na wschodnim wybrzeżu Australii około 1000 osób rocznie trafia do szpitala z powodu dotknięcia szkaradnicy. Nawiasem mówiąc, nie bacząc na trujące właściwości ryby, chińscy i japońscy kucharze nauczyli się robić z niej sashimi. Jednak mistrzom kuchni, którzy z łatwością radzą sobie ze śmiercionośną fugą, szkaradnica jest niestraszna. Kilka lat temu w sieciach społecznościowych ludzi poruszyła wiadomość o tym, że pojawił się nowy rodzaj owada, który doprowadza człowieka do szaleństwa i zabija w ciągu kilku godzin. A najgorsze jest to, że wygląda nieszkodliwie. Może nieco przypominać jeża i tym samym przyciągać uwagę nieostrożnych dzieci. W takich przypadkach tragedia murowana. Wcale jednak nie chodzi o terminatora zabijającego wszystko dookoła.
Oto tak zwana gigantyczna pluskwa wodna, która dorasta do 15 cm długości. Narośla na grzbiecie to nie żadne kolce, ale niedawno złożone jaja. Te nieprzyjemne stworzenia żyją w regionach tropikalnych, a ich ukąszenie jest naprawdę niesamowicie bolesne, ale nieśmiertelne. Nawiasem mówiąc, trudno w to uwierzyć, ale niektóre ludy azjatyckie uważają tego gigantycznego robaka za prawdziwy przysmak i zjadają go z przyjemnością. Płaszczki orleniowate to rodzina dziesiątków różnych gatunków ryb o płaskim kształcie ciała. Nie wszystkie z nich mają elektryczne właściwości i nie wszystkie żyją w słonej wodzie. Niektóre gatunki orleni żyją w rzekach słodkowodnych. Każdego roku setki ludzi zapamiętuje spotkania z nimi na całe życie. Otóż na ich ogonie znajduje się specjalny kolec jadowy, zbudowany z kościopodobnej tkanki, wazodentyny. Kolcem tym ryba potrafi zadać rany kłute i bez kłopotu przebija ludzką skórę, tym samym dostarczając do krwiobiegu niewielką ilość trucizny. W rzadkich przypadkach atak orlenia może skutkować amputacją kończyn, a nawet śmiercią. Na przykład w 2006 roku australijski przyrodnik Steve Irwin w trakcie kręcenia kolejnego filmu dokumentalnego zmarł od uderzenia płaszczki w serce. Najczęściej jednak wszystko kończy się dobrze. Ból, nudności i inne objawy mijają, najwyżej kilka dni po incydencie. Mimo to warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza że rany orleni zwykle długo krwawią. Niektórzy wysnuli nawet teorię, że jad ryb zawiera antykoagulant, spowalniający krzepnięcie krwi. Na początek przypomnijmy, że lepiej nie zaczepiać żadnego skorpiona, bo większość tych stawonogów jest jadowita. Ale Kalifornia i sąsiednie meksykańskie pustynie są domem dla wyjątkowego potwora, skorpiona drzewnego, który dzięki zdolności wspinania się po ścianach potrafi wejść do każdego domu, nawet przez maleńką szczelinę. Ponadto stworzenia te przyciąga wilgoć i ciemność, dlatego często jako schronienie wybierają szczeliny w cegłach drewnoopałowe piwnice i strychy, zwłaszcza stare. Urządlenie takiego skorpiona wstrzykuje do krwi neurotoksyczną substancję, która wywołuje ból podobny do porażenia prądem. Przynajmniej tak właśnie mówią ci, którzy sami doświadczyli tej tortury. Możliwe są również drętwienie, wymioty i ogólne osłabienie organizmu. A bez antidotum spotkanie ze skorpionem może nawet zakończyć się śmiercią. Wcześniej z powodu tego skorpiona w Meksyku umierały co roku dziesiątki osób, ale dziś, na szczęście, unika się takich przypadków dzięki rozpowszechnionemu antidotum. Ta rozgwiazda, którą można łatwo spotkać na wielkiej rafie koralowej, wspaniale prezentuje się na spektakularnych podwodnych fotografiach. Jest piękna, niezwykła i wygląda jak obce stworzenie. Jeśli już zdecydujecie się nurkować w tych miejscach, zalecamy daleko posuniętą ostrożność. Ten piękny szkarłupień o poetyckiej nazwie pokryty jest wieloma ostrymi igłami, u podstawy których znajdują się trujące gruczoły. Nazywa się korona cierniowa. Zastrzyk z jej gruczołów gwarantuje, że ofiara odczuje ostry ból, a wystąpienie objawów ostrego zatrucia toksyną jest bardzo prawdopodobne. Ból będzie trwał co najmniej kilka godzin, a zmiany na skórze mogą goić się dłużej niż miesiąc. Nie wiemy, czy kilka pięknych zdjęć wciąż jest tego warte. I to wszystko na dziś. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.